Roger, roger. Roger, roger. Roger, roger. Hej, hej! Kiedy oglądałem po raz pierwszy Nową Nadzieję, kiedy miałem 6 czy 7 lat, a było to naprawdę dawno temu, byłem absolutnie przekonany, że te białe postacie, które wchodzą zaraz na początku filmu na statek księżniczki Lei, to roboty. Czy, no jakbyśmy je nazwali w nomenklaturze Star Wars, droidy. Dopiero jakiś czas później zrozumiałem, że to byli ludzie, a dopiero tak naprawdę znacznie później wyjaśniono nam, że to wojsko pochodzące z poboru, w przeciwieństwie do klonów, które brały udział w wojnach klonów wcześniej. Wspomniane wojny klonów wprowadziły nam też na wielką skalę, poza samymi klonami, droidy bojowe. I tutaj pojawia się problem. Dlaczego Imperium nie używało droidów? Palpatine i jego armia chciała kontrolować gigantyczną część galaktyki i potrzebowali zatem ogromnej liczby wojska. Dlaczego zatem nie używano droidów? No to by było chyba proste, logiczne i zrozumiałe. Odpowiedź na pytanie, dlaczego Imperium nie używało droidów, poza niewielkimi oddziałami i projektami takimi jak na przykład Dark Trooperzy czy inni Purge Trooperzy, których widzimy na przykład w Force Unleashed, jest tym trudniejsza, jeśli zdamy sobie sprawę, że przecież podczas wojen klonów to Palpatine sterował w zasadzie obydwoma stronami konfliktu. To znaczy, że po zakończeniu wojny mógł bez problemu przejąć tysiące, a właściwie to może nawet setki tysięcy droidów bojowych i używać na przykład na mniej istotnych planetach, jak na Tatooine na przykład. Albo skoro udało się tyle wyprodukować droidów relatywnie szybko w czasie wojen klonów, które przypomnę trwały tam ze 4 lata, to czemu nie można było ich produkować także później? Wiem, że zaraz powiecie, że przecież droidy były głupie i zdecydowanie żywi żołnierze, tam niezależnie czy klony, czy szturmowcy byli lepsi, ale zdajmy sobie sprawę z tego, że liczebność jest kluczem. Przecież Republika aż do ostatnich zwrotów akcji w wojnie przegrywała. I to przegrywała raczej z Kretesem. Wszak epizod 3 na samym początku swoim pokazuje, że wojska separatystów atakowały stolicę Republiki, będącą w centrum galaktyki. No czyli jednak liczebność miała znaczenie, droidów było po prostu więcej niż klonów, no i wygrywali tą wojnę. Zresztą nie mówię, aby znowu postawić wszystko na oddziały samych droidów, ale wyobraźcie sobie, szturmowcy wspierani przez droidy albo, nie wiem, eskadry myśliwskie pilotów TIE osłaniane przez myśliwce pilotowane przez droidy, no siałyby postrach w galaktyce. Na ten koncept resztki Imperium wpadły dopiero kilka lat po klęsce nad Endorem, kiedy wyprodukowano myśliwce TIE Droid. O tych myśliwcach zresztą robiłem jakiś czas temu materiał, zapraszam serdecznie, po prawej stronie na górze powinna wyskoczyć Wam karta. Takie miksowanie żołnierzy ludzkich i droidów zdecydowanie sprawiłoby, że Imperium byłoby jeszcze potężniejsze. Dlaczego Palpatine się na to nie zdecydował? Tutaj jako odpowiedź Out Universe można powiedzieć, że no przecież George Lucas dlatego, jak sam zresztą twierdził, nie wiem czy to prawda, ale sam tak twierdził, nakręcił epizody 4, 5, 6 na początku, że nie miał w latach 70. technicznych możliwości, aby nakręcić pozostałe. Zatem dlatego Imperium nie używało droidów, bo łatwiej było nakręcić statystów w kostiumach. No, ja myślę, że nic bardziej mylnego. Co prawda bez animacji komputerowej nie dałoby się stworzyć droidów takich jak pokazano nam w prequelach, ale przecież to tylko sposób designu. Spokojnie można było zrobić imperialne oddziały droidów bojowych o nieco bardziej ludzkich kształtach. Skoro udało się zrobić robota, w sensie droida C-3PO, to co nie dałoby się zrobić innych, po prostu odpowiednio wyćwiczyć i ubrać w odpowiednie stroje żywych ludzi? No oczywiście, żeby się dało, to pytanie retoryczne było. Ale no, poszukajmy odpowiedzi in-universe. Dlaczego Imperium nie używało droidów? Powodów jest co najmniej kilka. Po pierwsze, podstawową wadą droidów bojowych nie była ich niska inteligencja czy brak celności. Problemem było to, że relatywnie łatwo było wyłączyć całe armie.
Już epizod pierwszy nam pokazał, że zestrzelenie jednego statku kontroli droidów jest w stanie całkowicie wyłączyć wszystkie jednostki. Owszem, potem ten problem z droidami trochę poprawiono, ale też nie na tyle, aby problem całkowicie wyeliminować. W czasie wojen klonów ścierały się ze sobą armie. Teraz, kiedy powstało Imperium, Palpatine musiał być przygotowany na rozmaitych rebeliantów czy niewielkie grupki atakujące pod wodzą np. Jedi, którzy przetrwali rozkaz 66. Możliwość, że kilkuosobowy oddział pod dowództwem Jedi wyłączy np. połowę armii na danej planecie, był wielce prawdopodobny i Palpatine nie mógł sobie na to pozwolić. Po drugie, aż do zbudowania pierwszej Gwiazdy Śmierci, czyli przez 19 lat od końca Wojen Klonów, istniał Senat. Owszem, w ostatnich latach swojego istnienia był mocno skorumpowany, no i w zasadzie marionetkowy, ale jednak był i Palpatine musiał się bawić w politykę. Użycie maszyn należących niegdyś do wroga, no raczej by nie przeszło. Owszem, Palpatine prowadził wojnę na dwa fronty i jak powiedziałem wcześniej, w zasadzie to no, pośrednio on dowodził zarówno Republiką, jak i separatystami, ale no o tym wiedzieli tylko nieliczni, no głównie martwi już rycerze Jedi. Dla wszystkich innych Palpatine był zbawcą, był tym, który uratował Republikę, a tam separatystami to dowodził Grievous i Dooku. Po trzecie i chyba najważniejsze, po wojnach klonów Senat zakazał produkcji i użycia jakichkolwiek droidów bojowych. Jest to informacja oficjalna, kanoniczna, bo pojawiła się w przewodniku związanym z filmem WOTR 1. Dlatego, jak powiedziałem wcześniej, Imperium tylko eksperymentowało z rozmaitymi droidami wojskowymi czy tam bojowymi. Stworzono m.in. droidy strażnicze serii KX, takie jak K2SO. Congratulations. You are being rescued. Które już z samej nazwy nie były bojowe, tylko właśnie strażnicze. W Rebels z kolei widzimy droidy serii DT, które pomimo tego, że są uzbrojone i wyglądają nieco podobnie do Dark Trooperów, nadal nie są nazwane bojowymi, tylko z angielska Sentry, czyli strażniczymi. W jednym z albumów mamy informację, że, tu cytat, Traun używał bezprawnej technologii droidów, zwróćcie na to słowo uwagę, bezprawnej technologii droidów, aby znaleźć rebeliantów. Droidy infiltratory EXD wyglądały jak droidy protokolarne, ale potrafiły zamienić się w straszliwych zabójców. O czwarte, jak pamiętam z jakiejś książki z lat 90., chaos po bitwie o Endor we flocie i wojsku Imperium był spowodowany tym, że Palpatine mniej lub bardziej kontrolował umysły wszystkich swoich żołnierzy. Kiedy nagle ta łączność się urwała, no bo Imperator został wrzucony do reaktora, to nagle wojskowi zaczęli zachowywać się w sposób mocno nieskoordynowany i rebelianci, którzy, przypominam, byli przecież w mniejszości, no wygrali tę bitwę. A umysłów droidów nie dało się kontrolować. Wiem, słabe to wyjaśnienie, ale zawsze jakieś, może właśnie dlatego Palpatine nie chciał używać droidów. Po piąte, zauważcie, że w skali galaktyki ataki rebeliantów zdarzały się rzadko. Nasiliły się z czasem, bliżej roku, w którym zniszczono Alderaan. Wcześniej wojska Imperium nie toczyły wielkich bitew. Miały za zadanie pilnować porządku na opanowanych planetach. Zatem, no, takie pełniły funkcje policyjne. Raczej chcesz mieć policjanta, który umie myśleć, a nie bezmyślnego robota, prawda? Skoro zatem nie potrzebujesz większej liczby robociego mięsa armatniego, no bo nie ścierają się ze sobą wielkie armie, tak jak powiedziałem, to po co stawiać drogą i wymagającą ochrony fabrykę droidów, albo nawet kilka fabryk? Po szóste wreszcie. Imperium było bardzo, bardzo, bardzo rasistowskie. Stawiało na ludzi ponad wszelkie inne rasy. No, a jakoś tak się składało, że w czasach wojen klonów droidy bojowe były produkowane przez nie ludzi. Neimodian, no i tam innych. Imperium miałoby sięgać po technologie kojarzone z nieludźmi? No, to raczej nie wchodziło w grę z takiego chociażby powodu, nie wiem, propagandowego. Wiem, że to słaby powód sam w sobie, ale dodawszy go do wymienionych wyżej, no może ma jakiś sens w takim ogólnym rozrachunku. A wy, jak myślicie, dlaczego Imperium nie stosowało na szeroką skalę droidów bojowych? Przypominam, że komentarze są do waszej dyspozycji. Koniecznie zostawcie łapkę w górę pod filmem i do usłyszenia w kolejnych materiałach Biblioteki Osus. Wpadnijcie na grupę Rycerze Osusa na Facebooku, a poza tym to trzymajcie się, uważajcie na siebie i uśmiechajcie się często i niech moc będzie z wami zawsze. Pa, pa. Dzień.
I'll be there for you. Cassian said I had to.